Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Greg Collins. Byłeś trochę zaskoczony po ogłoszeniu werdyktu, czy mi się wydawało? Tak, witam Was wszystkich. Tak, na gorąco powiem tylko tyle, ale od razu mówię, żebyście mnie nie zhejtowali, nie? To sędziowie się znają, a nie ja. Ja miałem swoje zdanie, byłem przekonany, że wygrałem dwie pierwsze rundy, ponieważ miałem dwa takedowny, miałem dosiad, miałem jakieś tam duszenie, z którego Piotrek się niesamowicie dobrze wykaraskał, bo to już było koniec. Na dosiadzie już go tam raz, drugi, trzeci próbowałem wykończyć i jakoś się nie udało. Bardzo silny facet, dobrze przygotowany technicznie, jak się wykaraskać, taki, że obydwoje byliśmy śliscy, więc ja mu się wyślizgnąłem kilka razy i on mi się z tego pełnego dosiadu wyślizgnął, a już myślałem, wpiąłem tam moje kolano, przytrzymałem go rękę i już myślałem, że raz, drugi, trzeci, że to zaraz będzie koniec, już czekałem na to, ale on jest zbyt silny, zbyt wysportowany i po prostu podniósł się stamtąd razem ze mną, tak jakbym ja nie ważył nic. Ale powiem Ci, że byłem zaskoczony twoją taktyką na trzecią rundę, bo moim zdaniem no, Świr wygrał pierwszą rundę, ty drugą. No i myślałem, widząc jak bardzo jest zmęczony Piotrek, wychodząc do trzeciej, że ty no, przejmiesz zupełnie inicjatywę, a zacząłeś się cofać. Zacząłem się cofać, ponieważ błędnie myślałem, że te dwie pierwsze rundy zostaną wypunktowane dla mnie, ale to oczywiście ja się pomyliłem, ja się o tym sporcie nie znam. Ja się tego sportu uczę, nie znam się na punktacji, tak jak znają się sędziowie, więc to oni wiedzą lepiej niż ja. I Piotrek postawił mi, tak jak Rafał, bardzo trudne warunki. Tutaj w tej federacji nie ma przypadkowych ludzi. Tutaj wszyscy potrafią się bić, wszyscy potrafią przyjąć ciosy i wszyscy są i dobrze sportowani, i dobrze zbudowani. I ta federacja naprawdę myślę, że bardzo daleko zajdzie. Nisko trzymał gardę Piotr Świerczewski. Mało bokserską. Dlaczego? Kurczę, wiesz co, nie wiem. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ja... Szczególnie w tej trzeciej rundzie. Ręce cały czas były nisko, a nic nie boksowałem. Ja nie widziałem tego. Ja już naprawdę tylko chciałem dotrwać. Też byłem zmęczony, nie powiem, że nie. Też mi brakowało tlenu jak Piotrkowi. Bardzo mało boksersko powiedzieli mi to też moi trenerzy. Znowu ta trzecia runda, tak jak z Rafałem, nie poszedłem na ogień. Troszkę blokuje mnie albo psychika, albo to, że jestem zestresowany. Brakuje mi tego odpalenia się, tego, co mam na treningach, że jak dostaję czakowek, już te ciosy lecą, bo ja potrafię jakoś je tam z jakąkolwiek tam, może i marną techniką, ale jakąś potrafię je dawać. I znowu tego nie zrobiłem, no ale co, do trzech razy sztukę, mam nadzieję. Właśnie, walka była do wygrania, gdybyś błędnie nie ocenił pierwszej rundy? Myślę, że walka była do wygrania, była bardzo wyrównana też, ale tak jak powiedziałem, miałem trudnego przeciwnika, to nie jest dziadek, to nie jest ktoś, to tu w komentarzach dostawałem, kto jest do zbicia, czy nie będzie miał tlenu po minucie i tak dalej. Tak widocznie miał, w drugiej rundzie powiedział Piotrek, że nie miał kompletnie tlenu, że już był tak zamroczony, że nie wiedział, co się dzieje. Mi też trochę tlenu blokowało, ale mi blokowało z tego, że ja przed tą walką byłem bardziej zestresowany niż przed walką z Tito. Czemu? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno mogę powiedzieć tyle, że nie bałem się tego, że zostanę znokautowany, bo jeszcze nigdy to się nie stało, nie znam tego uczucia, nigdy nie miałem takich poważnych walk z prawdziwymi fighterami, więc tak się jeszcze nie stało. Na sparingach jak sparuję, to jak ćwiczę z trenerami, którzy są oczywiście dużo lepsi ode mnie i znają się na sporcie, nie biją mnie tak, żeby mnie zabić, biją mnie mocno, ale nie tak, żeby mnie zabić. Nie wiem dlaczego, jednak dostałem walkę wieczoru, zostało mi powierzone to, że to jest walka wieczoru, że musi się podobać, że musi jak najlepiej trwać i że to musi być dobre widowisko, więc może to mnie przytłoczyło. A nie irytowało Cię to, że publika była za Świerczewskim? Nie, absolutnie. Ja wiedziałem, że tak będzie, byłem do tego przygotowany. Piotrek jest zasłużył dla tego kraju bardzo dużo, to ja też oglądałem jego mecze. Mam do niego ogromny szacunek i cieszę się, że mogłem z nim tutaj zawalczyć, z kimś takim jak Świr, z kimś udało mi się wytrzymać trzy rundy z bardzo silnym facetem. Uważam, że są też plusy tej walki. Wygrałem rundę, jedną tam czy przegrałem, czy zremisowałem, trzecią już też nie wiem, ale przegrałem na punkty z bardzo silnym facetem, który dał bardzo dużo dobrego w naszym kraju, zagrał 70 meczy, jest olimpijczykiem, grał na olimpiadzie i cieszę się, że mogę tu z wami być znowu, że to jest jakaś tam historia w moim życiu, może nie do końca MMA, ale ta MMA freakowa. Uczę się tego sportu od was wszystkich tutaj, uczę się szacunku, uczę się samego siebie i cieszę się, że mogę tutaj być z wami w Polsce i zobaczymy. Myślę, że będzie do trzech razy sztuka. No właśnie, zacząłeś od dwóch porażek.
Conor McGregor też przegrał swoje dwie pierwsze walki. Ojej, jakie buńczuczne porównanie. Nie, absolutnie. Ja biorę sobie to na śmiech i tak dalej. Ja w życiu mam co robić. Robimy różne rzeczy. To było coś, co chciałem siebie sprawdzić. Chciałem coś zobaczyć, jak to jest. Zobaczyłem drugi raz i cieszę się, że, tak jak powiedziałem, cieszę się, że mogę z wami być. Teraz są święta. Życzę wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt. Ja spędzę je w Polsce, a nie w Londynie. I już mówiłem też wcześniej, że chciałbym, żebyśmy my, Polacy, ja choćbym mieszkał 40 lat gdzieś tam za granicą, ja zawsze będę z krwi i kości Polakiem i zawsze ma wygrać Polska, a nie Anglia. I to tak z 4-0 najlepiej z Anglikami, jakbyśmy wygrywali. Więc życzę tu wam tutaj wszystkim rodakom spokojnych świąt, żeby żadna partia polityczna nie dzieliła tego kraju na dwie części, żebyśmy byli my, jedni Polacy, życzliwi do siebie, nie hejtowali jak tyle, tutaj za dużo trochę tego hejtu jest, ja to widzę, bo jestem z boku, ja tutaj przyjeżdżam i pewne rzeczy, że tak powiem, widzę, że są niepotrzebne, ludzie czasami do siebie są zbyt niegrzeczni, to na nikomu, na nic dobrego nie wyjdzie, są święta, bądźmy jednością, bądźmy razem, bądźmy Polakami, spędźmy je dobrze, potem jest nowy rok, zabawmy się bardzo dobrze, a po nowym roku są kolejne treningi dla Grega Collinsa. Bardzo ładne słowa na sam koniec, ale jeszcze rzetelność dziennikarska nakazuje mi dopytać, o co chodziło wczoraj, bo Filip Bądkowski mówił mi, że go potrąciłeś z bara. A, o nic, absolutnie, nie będę tego komentował, nic się nie stało, nikt nikomu nic nie zrobił. Dużo ludzi mnie zaczepia, dużo ludzi próbuje, dużo ludzi coś jakieś tam, jakieś wiesz, rzeczy, jakiekolwiek, żeby nie wiem, czy oni chcą się, ja tak brzydko mówię, przepraszam, żeby wytrzeć się moim nazwiskiem, czy żeby coś jakoś zaczepić, bo mam te walki jakieś tam wieczoru lub z głównych kart. Coś medialnie staram się robić. Oczywiście wiele ludzi bardzo by chciało też gdzieś tam zaistnieć i uważam, że próbuję jakiś tam zaczepek. Ja jestem dorosłą osobą, staram się dobrze wypadać wizerunkowo, dbam o wiele rzeczy, dbam o rodzinę, dbam o naszą fundację braci Collins, o naszych podopiecznych. Nie będę wdawał się w żadne jakieś tam dyskusje, w szczególności jeżeli ktoś robi to, wiesz co, bez nie wiem, co to się mówi, bez pardonu, czy robi to bardzo nieładnie, to taka osoba takiej walki nigdy w życiu nie dostanie. Jest... I ty nie zacząłeś jednym słowem? Nie, absolutnie, nie zacząłem z nikim. Ja jestem bardzo kulturalną osobą, która nie jest ze świata MMA. Ja jestem z innego świata, tutaj uczę się tego świata MMA, tutaj ludzie próbują się wybić, chcieliby zaistnieć gdzieś tam, więc próbują robić jakieś tam zaczepki, ale i moi trenerzy, i ludzie z tego świata, którzy spędzili w tym świecie wiele lat, powiedzieli do mnie, żebym się na takie rzeczy szykował, więc ja wszystko biorę na śmiech i tak powiem, to ja mam to szczęście, że mogę decydować o pewnych rzeczach, mogę się na nie godzić lub mogę się na nie nie godzić. Jeżeli ktoś jest fajny, kulturalny i normalny i przychodzi do mnie, podaje rękę i mówi, że taki chciałby coś tam zrobić, jestem w stanie podjąć rozmowę i rękawicę. Jeżeli ktoś robi coś bardzo nieładnego, co w ogóle okazuje kompletny brak szacunku, nie znając mnie i brak kultury, na pewno czegoś takiego nigdy nie będzie. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję za życzenia świąteczne i wesołych świąt również. Dziękuję. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam was do sklepu SFD.